Hej, w poszukiwaniu tematu na odcinek pomyślałam, że dużo osób ostatnio z moich znajomych ma taki dark age, czyli dosyć nieprzyjemny okres dla Fonalego, a niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, czym jest właśnie ten ciemny wiek, także dzisiaj Wam to wytłumaczę. Dark age'em nazywamy ciemny wiek w życiu Fonalego, kiedy porzucą swoje hobby do klocuchów. Często ten czarny wiek następuje między wiekiem nastoletnim a dorosłością, kiedy mamy zupełnie inne spojrzenie na świat, czy wtedy, kiedy jakaś seria zostanie zamknięta, którą bardzo lubiliśmy, na przykład Chima czy Bionic, ale mi się to trafiło, kiedy Ninjago w 2013 roku niby miało być zamknięte. Zdarza się też, że fan klocków Lego wraca do swojego hobby po jakimś czasie, na przykład ukończeniu studiów, zaczęciu pracy, czy reboocie ulubionej serii, na przykład drugiej generacji Bionic. Podczas Dark Age'u Lego Maniac znajduje nowe zainteresowanie lub zainteresuje się bardziej tym, którym się już interesował, ale brakowało mu czasu i pieniędzy przez hobby do klocków Lego. Myślę, że troszeczkę przybliżyłam Wam temat w Dark Age'u. Napiszcie, czy kiedyś przeżywaliście taki okres, bo ja kilka razy. Było to bardziej spowodowane tym, że seria Ninjago miała się skończyć, a Chima miała się zacząć. Także cześć!